Dzień dobry. Katarzyna Miller jest Państwa gościem. Pani Katarzyna jest dzisiaj specjalnie przyjechała z Kazimierza Dolnego dla Państwa. Jest terapeutką, jest autorką wielu książek o tym, jak siebie lub innych poznać, jak siebie pokochać, jak siebie polubić. Pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy w rozmowie o filmie, byłaś Ty, Kasiu. Dziękuję Ci bardzo. Wiem też, że byłaś... Przepraszam Panów, żeby dali więcej światła na Państwa, a nie na nas. To chyba się tak nie da, ale zaraz, tutaj Kasiu, się nie da. Zaraz jak będzie włączony, Kasiu, ekran, to trochę będziemy widzieć. Ale ponieważ spotkanie jest nagrywane, to też zależy nam na tym, żebyś Ty była ładnie doświetlona. Nie ma co doświetlać, dobra. Organizacyjnie. Proszę Państwa, jeśli ktoś będzie chciał zadać pytanie, powiedzieć, a mówię, uczestniczyłem w rozmowie, kiedy... Albo się z nami nie zgodzić. Albo się nie zgodzić. To pani właśnie Pani Katarzyna brała udział w rozmowie tydzień temu, zdaje się, i to była wspaniała rozmowa z dorosłymi osobami. Tutaj jest wiele młodzieży, wielu nauczycieli, Kasiu, więc możecie Państwo dopytać się, zapytać się, może coś powiemy. Ja może zacznę od pewnego przykładu, jeśli mogę, Kasiu. Ja jestem praktykującym nauczycielem i muszę Państwu powiedzieć, i myślę, że to też zrobiło wrażenie na moich uczniach, ponieważ otworzyłem się, śmiało Panowie usiądźcie albo przejdźcie. Tak wyglądają mężczyźni, którzy przechodzą, a tak, którzy przychodzą. Znajdź dwie różnice. A tak zostają, tak. Dobrze. Chciałbym powiedzieć o pewnej perspektywie człowieka dorosłego, który spotyka się z osobą, która bierze narkotyki, z perspektywy nauczyciela. Mianowicie spotkało, jeśli już by wszyscy, którzy mieli wyjść, żeby wyszli, to już byłoby dobrze. Dobrze? Może się w trakcie zrudzą, bo ale ma wychodzić. Nie ma prawa, ja zamykam drzwi od siebie. Już teraz. Wchodzę do toalety męskiej, to było z 15 lat temu, i spotykam ucznia, który wciąga. I muszę Państwu powiedzieć, że i wtedy, i teraz byłbym przerażony. Nie dlatego, że jestem zaskoczony tematem i problemem, chociaż on nie jest oczywisty. Nie udawajmy, że tak bardzo często spotykamy ludzi uzależnionych, że tak z nimi przebywamy i że w ogóle jesteśmy świadkami takich rzeczy, więc one są zaskakujące, także dla mnie, osoby dorosłej. Ja wtedy miałem 27 lat, tuż po studiach, bardzo dobra szkoła. Myśmy mieli wspólnie toalety, nauczyciele, to prywatna szkoła, wspólne toalety, nauczyciele i chłopaki. I po prostu złapałem... Nie dla chłopaków. Nieważne, Kasia, nie chcę rozchodzić się żartem. I rzeczywiście wchodzę i przyłapuję, brzydko mówiąc. No się daje przyłapać. I teraz, proszę Państwa, wejście w historię, ta historia wchodzi w moją historię, a ja wchodzę w jego historię, bo coś muszę zrobić, muszę z nim porozmawiać, muszę zgłosić natychmiast to do dyrekcji. Dramat polega na tym, że on jest maturzystą. Dramat jest taki, że nikt nie wie, rodzice nie wiedzą i tak dalej. I w pewnym momencie jego historia staje się moją historią i ona jest obciążająca, naprawdę obciążająca. Ja nie jestem specjalistą, nie jestem terapeutą, nie chcę pohukiwać. I muszę Państwu powiedzieć, pierwsze wrażenie, nie wiem, Kasiu, czy się zgodzisz, ale muszę to powiedzieć młodym ludziom, dorośli się rzadko, kiedy do tego przyznają, najchętniej cofnąłbym do historii i nie wszedł do toalety. W ogóle najchętniej to bym rano wyszedł z pampersem, żeby nie spotkała mnie ta historia. I do dzisiaj żałuję i uważam, że to są historie, które przerastają nas dorosłych, z którym sobie nie radzimy, nie potrafimy od razu zareagować, nie potrafimy być dojrzeli, przerasta nas to. Jeśli, Kasiu, mogę pozwolić sobie na taką... To jest najgorsza wiadomość, jaką mają dzieci od dorosłych, najgorsza. I niestety strasznie prawdziwa. To ale jakoś nie potrzeby, innych, żeby powiedzieć, że oni wiedzieli. Oczywiście, z innych stron. Bo młodzi myślą, że jesteśmy po to, żeby ich złapać, nie? W szkole, żeby złapać ich, no nie? Żebyście wy wiedzieli, jak w pokoju się mówi. Powiedzieć o innym aspekcie. Tylko powiem jedną rzecz. W pokoju mówi się, musicie to wiedzieć, jak mam iść robić dyżur, naprawdę nie chcę mi się. Ale nie dlatego, że nie chcę, tylko naprawdę tam się też gotuje dużo problemów. Więc my nie jesteśmy po to, żeby was przyłapać, ale jesteśmy w szkole, brzydko mówiąc, oczywiście kolokwialnie,
ale po to, żeby, jeśli już jesteśmy, żeby wam pomóc. No jesteśmy te 8 kurczy wieczorem. Jak możemy pomóc, jak nie wiemy jak? Tak. Bo nie znamy się też. No właśnie. Chcę powiedzieć o innych przykładach. Na przykład dziewczyna żyga w domu, po każdym posiłku nikt nie widzi, nikt nie wie, bo nie chce. Po prostu młodzi ludzie nie dostają ani wiedzy, ani wsparcia. Oczywiście nie jest to powód, dla którego można powiedzieć, no to sobie spokojnie dźbajcie, bo cóż innego wam zostało. A czy my możemy powiedzieć, że problemy młodych osób, takich jak Bena, to są takie same problemy jak dorosłych? No właściwie to one są mniejsze, tylko młodzi ludzie tego nie wiedzą, to znaczy one są inne. Problemy największe, właściwie nie, największe problemy człowiek ma jak dorasta i jak w ogóle się pojawia na świecie, bo wszystko, co się dzieje, jest po raz pierwszy. I się uczy, i się bardzo często uczy w nie najlepszym środowisku, to znaczy domy nie bywają wszystkie niestety sprzyjające dzieciom. Jest kupa domów, gdzie dzieci obrywają po prostu, ponieważ rodzice ze sobą sobie, tak jak mówisz, nie radzą. No więc jak obrywają w domu i czują się osamotnione, niezrozumiane, no czasami znajdują sporo wsparcia w grupach rówieśniczych, a czasami nigdzie nie znajdują, prawda? I niektórzy, ponieważ się czują fatalnie psychicznie, no to jak złapią cokolwiek, co im przez chwilę pomaga, bo to jest niestety ta straszliwa tajemnica, że to pomaga tylko przez chwilę, ale tego się przecież nie wie, prawda? Jak się jest młodym człowiekiem, no to się za to łapie. Czy za alkohol, czy za leki czasami, czy za dragi. No ma się poczucie, że się złapało Pana Boga za nogi, że to jest coś, co ten chłopak tu mówi, słyszeliście, prawda? Ja się nigdy tak nawet od Ciebie, czy Tobie nie czułem tak cudownie, prawda? Odleciałem wszystkie kłopoty, wszystkie na swój temat. Przecież młodzi ludzie są bez przerwy przejęci, czy ja jestem w porządku, czy ja się sprawdzę, czy oni w ogóle mnie będą chcieli. Wszyscy, czy mnie będą chcieli. Rodzice przeważnie mówią, jesteś nie taki jak trzeba, masz być inny. No jaki? Jaki mam być? Ale tak jak mówią, no to nawet niektórym się to nawet udaje, świetnie się uczą, co z tego, prawda? To jest w ogóle najgorsze, jak słyszę od rodziców, że to wszystko, co masz do zrobienia, to się uczyć, to mi się scyzoryk otwiera w kieszeni, no bo to jak to wszystko? To jest po prostu groza, no coś takiego. A czy my możemy powiedzieć o uzależnieniach, że są mniejsze lub większe, czy takie te same? Każde uzależnienie, po pierwsze uzależnienie, wszystkie mają ten sam hajs. To jest bardzo ciekawe, bo nawet te takie, no na przykład uzależnienie od kawy, prawda? No kawą się raczej jeszcze nikt nie zabił, chyba. Chyba, nie wiem o tym, ale... Ja jestem kawożem, piję 10-15 kawy. No ale jest różnica między piciem kawy, a piciem alkoholu, czy... Jest też różnica, moim zdaniem, między piciem alkoholu a używaniem psychotropów, czy tam dragów, czy opiatów. Ja się znam na alkoholizmie dużo lepiej, ja się mało znam na ćpaniu, bo się tym nie chciałam zajmować, bo dla mnie to było właśnie za trudne, a alkohol jakoś ogarniałam. No i pracowałam długo bardzo z rodzinami alkoholowymi. Chodzi mi o ten podział, czy sztuczny, i można powiedzieć, wiesz co, no po prostu się... szybciej wykańcza człowieka, szybciej wykańczają te dragi, szybciej, zdecydowanie, mózg szybciej wykańczają, jakby to powiedzieć, zdrowie szybciej zabierają. No i doprowadzają do takiej dużo szybszej, widocznej ruiny, prawda? No wystarczy się przejść w krakowskim przedmieściem wieczorem tam czy i zobaczyć tych, co żebrzą o tam o pieniądze. Alkohol dłużej, prawda? Ale też robi straszne kubki. No z tą kawą to pewnie lepiej, ale wiecie, no jak ktoś się uzależnia od kawy, to jednak jest w znacznie lepszej życiowej sytuacji. Psychicznej, znacznie lepszej. No bo powiedzmy sobie, że i otoczenie jest znacznie lepsze. Jego otoczenie jest też w łatwiejszej sytuacji psychologicznej, tak. Bo tutaj jest pokazana sytuacja, ja mówiłem trochę we wprowadzeniu tego filmu, że właśnie uzależnienia, takie jak alkohol, narkotyki, tego może się tych dwóch trzymajmy, możemy oczywiście dodać leki tak, i tak dalej, to jest problem. No jeszcze uzależnienie od ryzyka jest też nie jest zbyt bezpieczne. To jest no hazard, tak? O, hazard zjada ludzi straszliwie, tak. Z tyłu mówi, straszliwie zżera. Ale to jest uzależnienie, które dotyka nie tylko tej osoby, czyli nie jest uzależnieniem personalnym, ale jednak społecznym, prawda? Że jednak dotyka on, tutaj widzimy to w Benie, że dotyka rodziny,
dotyka przeszłości, dotyka, okazuje się, lekarzy. Jedna osoba wciąga taką całą pulę, prawda, wokół siebie ludzi w tę chorobę. No to jest, wszyscy są chorzy. Kto pierwszy diagnozuje chorobę? Pacjent czy... Pacjent nigdy prawie nie diagnozuje. Pacjent nie chce zdiagnozować. Pacjent chce ćmać. Chce mieć dostęp i chce się czuć tak, jak się czuł na początku. No więc pewnie szuka. Ale wiesz co, to jest też tak, że zdarzają się ludzie wciągani w to. Nie tylko ci, którzy... Tyle, że jak ktoś jest w nie najlepszej, w nie najgorszej sytuacji domowej, ja na przykład znam taki przykład, no będę czasem jednak wracać do tego alkoholizmu, taki leczący się tata alkoholik opowiedział mi taką historię, miał świetnych dwóch synów, mówi, ten starszy mnie lepiej znał z okresu picia, znaczy pamiętał, ile piłem, ale już od paru lat nie pije, no i przyjechał z wycieczki szkoły, mówi, tata, dałem dupy. No a co się działo? No bo wszyscy chcieli kupić wódkę, wysłaliśmy dziewczyny, bo one wyglądają dorośle, że im sprzedadzą, no i przynieśli tę wódkę, wszyscy pili, a powiedziałem, że ja nie piję. I nie piłem. Ja mówię, ojciec mówi, to jak to dać dupy? Bo nie powiedziałem im, żeby oni też nie pili. I on był na tyle fajny, że to mądry był facet i mówi, słuchaj, no już za dużo od siebie wymagasz. To i tak zrobiłeś dużo, że się w ogóle potrafić się oprzeć, prawda, grupie swojej własnej rówieśniczej, to państwo sami, kochani moi, najlepiej wiecie, jak to jest. To trzeba mieć duży kawał powerów w sobie i taką pewność siebie, no, która wcale tak łatwo się w nas nie buduje. A właśnie ja swoim uczniom mówiłem, że mówienie nie jest bardzo modnym słowem. Bardzo modnym. Nie. Naprawdę robi to na ludziach, robi to na ludziach wrażenie. Mnie, ja pracuję w takim, a nie innym środowisku, wśród aktorów, dziennikarzy, bardzo często pali się trawka. Weź, zobaczysz 8 sekund do przodu, zobaczysz 4., 5., 6. czasoprzestrzeń. Szybciej napiszesz tekst, będziesz fajny, będziesz z nami. I to słowo nie w gruncie rzeczy najpierw irytuje, a potem robi wrażenie. Chcę powiedzieć przykład z innej branży. Mój pacjent opowiadał, kiedy poczuł, że jest niegłupi. Jechał na obóz, na który był spóźniony i wiedział, że jak przyjedzie, to tam zastanie już hierarchię ważności wśród tych chłopaków i że musi mieć jakieś dobre wejście. Nie bardzo miał pomysł, ale przyjechał, nie akurat dostali jedzenie i rzucili się wszyscy na to żarcie, bo byli zgłodniali, a on tak siedział sobie, tak patrzył na nich. A co ty nie jesz? Pff, będę się biło jedzenie i już był wygrany. Tak. Ja jestem ponad to. Takie, kochani, proste czasami rzeczy, tak jakby wam się do czegoś miało przydać. Tak, to słowo nie wiem lub nie naprawdę jest... I to ma być takie właśnie, że ja? Ja wrócę do tej sytuacji z tym chłopakiem, z tym uczniem, bo zadzwoniłem wtedy do Tomka Harasimowicza, który jest terapeutą właśnie od uzależnień. I ja mówię, Tomek, co mam zrobić? Mamy tutaj ucznia bardzo zdolnego. On mówi... Najpierw zadzwoń do rodziców i zapytaj, czy kradnie. Czujecie? I wtedy naprawdę musicie zrozumieć, co myśli dorosły. Po co mi ta historia? Ja przyszedłem tylko tutaj uczyć. I no dzwonię do rodziców, ale oczywiście przerysowuję. Temat do nauczycieli. I mówię, dobrze, no to dzwonię do nauczycieli, do rodziców tylko i mówię, czy kradnie. Kradnie. Jak tylko masz się uczyć. Kradnie. Tomek mówi... Jak kradnie, to zapytaj, jak bardzo mocno kradnie. Mocno kradnie. To powiedz tym rodzicom, żeby wyrzucili z domu. Czujecie? Ja, młody gość, mówię, słuchajcie, jest taki problem, spotykamy się, musicie go wyrzucić z domu. I Tomek mi tłumaczy, dlaczego, Kasiu. To ty raczej może byś powiedziała. One mówią, i tak będzie kradł. Tutaj zresztą to widać. Będzie kradł, będzie się prostytuował, będzie zrobił wszystko w pewnym momencie, jeśli będzie miał przyzwolenie wszystkich, albo wszyscy będą puszczać oko, albo wszyscy będą tłumaczyć, bo on jest młody, bo on jest śliczny, bo on ma perspektywy. Bo my go kochamy. Zresztą ten tutaj jest problem wspaniale powiedziany matki, zaraz do tego wrócimy. Czyli właściwie oszukujemy siebie, oszukujemy jego. Prawdą jest, że on właściwie tak wcześniej czy później, powiedział mi Tomek, wcześniej czy później skończy na ulicy, jeśli nie podejmie terapii, jeśli nie podejmie leczenia, jeśli nie przyzna się, że... Ale to i tak jest duże ryzyko. I rzeczywiście powiedziałem to rodzicom, i rzeczywiście historia była dramatyczna, skończył na ulicy.
Więc odchorowuje go. I mało nie będę o tym mówić może, ale zmarł. Więc naprawdę odchorowuje jeden przykład uzależnienia, z którym się zmierzyłem i sobie z tym nie poradziłem właściwie, albo nie umiałem pomóc. No my jesteśmy nauczyciele w sytuacji... No tu jest miejsce pewnie na powiedzenie, że pomaganie bardzo inaczej rozumiemy w takich sytuacjach jak choroba, taka typu, prawda, te... grypa, gruźlica, rak, zupę. Przynieść, przykryć, otulić, pocałować, prawda, pocieszać, wysiedzieć, łapkę trzymać, jak się ktoś źle czuje i mówić, wszystko będzie dobrze, prawda, a tutaj się od tego akurat dokładnie odwrotnie robi, no zresztą to jest coś, co dla ludzi kochających właśnie i też jeszcze do tego stereotypowo myślących jest po prostu straszne powiedzieć, wyrzuć z domu dziecko, nie daj mu pieniędzy, nie daj mu jeść i w ogóle tak, i go nie wpuść. Tutaj ta matka, wróćmy do filmu, żebyśmy na tle tego filmu o tym rozmawiali, ona na początku wydaje się, że jest wyedukowana, no bo już tam jeździła do tego ośrodka, nauczyli ją, ona mu już stawia warunki, prawda, będziesz przy mnie cały czas, wszystko chowa, jesteś jeden dzień, 24 jutro wracasz. Wydawałoby się, że po prostu, że jak ona to zrobi, no, bo gdyby to zrobiła, prawdopodobnie byłoby okej. Okay. No ona zrobiła chyba jeden punkt, że ona nie zadzwoniła do tego sponsora, czyli opiekuna, sprawdzić, czy na pewno to... No właśnie, i się dowiedziała, że nie ma poparcia. I natychmiast powinna, tak jak zaczęła, wsadzać go w samochód i odjeżdżamy. Bo ten film trochę, Kasiu, według mnie, ja patrzyłem z zupełnie z innej perspektywy. To nie jest opowieść o człowieku, który się tam, o chłopaku, który się uzależnia w jakiś sposób. Nie, to jest film o rodzinie, która sobie radzi. Tak, która kłamie. Właściwie tam jest dużo kłamstwa, dużo nieprawdy wobec siebie. W każdej rodzinie jest dużo kłamstwa. Słuchaj, w każdym człowieku w środku, pomiędzy naszymi częściami wewnętrznymi, jest dużo kłamstwa, jest dużo tego, bo już wystarczy sam fakt, że mamy taką część siebie, jaki chciałbym być, jaki chciałbym się sobie podobać, taki bym sobie podobał, a jakim nie chcę wiedzieć, że jestem. Dlaczego tak jest, że ja nie chcę wiedzieć, jaki jestem? Ponieważ to nie jest szanowane, jaki jestem. Jest szanowane, jaki masz być. Ty się staraj. Czy ja mogę kląć, bo to siedzą nauczyciele. Kurwa mać, jaki mam być? Jestem, jaki jestem. To jest wartość. Jeżeli nie nauczymy się szanować, mamy zasoby. Wszystkie dzieci, które się rodzą, mają zasoby. Wszystkie. Mogą mieć IQ 70 i też mają zasoby. Każdy człowiek do czegoś się nada, na pewno. Do czegoś, co mu będzie przychodziło. Całkiem fajnie i będzie miał z tego satysfakcję, a inni będą mieli z tego pożytek. I będzie kimś, prawda? Będzie znaczący, co nam jest potrzebne. Uznanie nam jest potrzebne, przynależność. Wiedzieć, czyi jesteśmy. Powiem wam takie na przykład rzeczy. Pracowałam doraźnie na przykład w izbie takiej pogotowi opiekuńczym. Dzieci, które były w domu straszliwie maltretowane, straszliwie, no prawie na skraju śmierci, jak je chcieli oddawać do domu dziecka, nie one do taty i do mamy, bo to oni są z tego domu. Nawet jeśli tam jest strasznie, to oni chcą być w swoim, to on jest Kowalski, on chce być Kowalski, a nie gdzieś tam się pętać po cudzych domach czy po tych, prawda? I uznanie, i przynależność, i godność, prawda? Wiecie, samorealizacja i nawet jaśnie oświecona miłość, o której się mówi, że jest najważniejszą potrzebą. Guzik, prawda, to jest już taka wisienka na torcie. Najważniejszy jest oczywiście byt, ale właśnie przynależność i rodzaj takiego poczucia, że ja się do czegoś nadaję, do czegoś się urodziłem, do czegoś jestem. I jeżeli tego nie dostajemy, że na przykład dzieci dostaną w domu albo w szkole poczucie, słuchaj, ty jesteś fantastyczny w tym właśnie. Jednak pacjentka mi powiedziała, uratowało ją to, była w bardzo trudnego domu, bardzo mocno pijącego i również czpającego, że jedna nauczycielka, tu jest na przykład waga nauczycieli, powiedziała, Kryśka, ja wiem, ile ciebie kosztuje cokolwiek się nauczyć. Ci, co mają łatwe czwórki, piątki i niezłe domy, oni nie mają takich, a ty przebijasz się przez to, zawsze będziesz u mnie miała czwórki. I ta dziewczyna, ktoś mnie w końcu zobaczył, mnie, rozumiesz? Nie dziecko, które ma spełniać oczekiwania, tylko mnie. I po
poszła do przodu. Tu mamy ta coś takiego, że ja to powiedziałam w zeszłym tygodniu. Ja mam poczucie, że ta mama bardziej kocha swoje przeżycia matczyne. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że ona nie kocha swojego syna, bo to jest jasne, że go kocha, jeżeli na nim bardzo zależy. Ale ona ugina się po czymś takim, że nie chce samej siebie takiej, która powie nie. Twardej. Wsiadasz w samochód, jedziemy, wysadzam cię tam, nie ma żadnej dyskusji. Wiesz, ja nie chcę szukać winy, ale kiedy rozmawiałem z uczniami, to wydawało mi się, że Ben jest taki jak matka, że on idzie po prostu tym samym kluczem jak matka. Jest taka wstrząsająca rozmowa w restauracji, kiedy oni siedzą i mówią o szczęściu. I ona nagina rzeczywistość, mówi coś, co jest niedopuszczalne chyba w terapii, prawda? Ona po prostu tworzy jakąś... Ona nie jest terapeutką. Tak, no tak, ale no tak, myśli serce. No. Ale to jest wstrząsające, bo ona zakłamuje rzeczywistość. Ona go usprawiedliwia bardzo mocno, a mówimy tam o śmierci ona dziewczyny, też chce która... sama się czuć lepiej, tak. Ponieważ matki się czują strasznie, jak co ja złego zrobiłam, że moje dziecko ćpa. Prawie każda matka od razu mówi, Boże, ja jestem złą matką, to jest przecież, to koszmar. Tak, ona szuka też przyczyn, oni tam gdzieś rozmawiają, a może twój ojciec, ta mocna rozmowa do lekarza, żeby pan tam zdechł chyba, czy albo umarł, życzę panu jakiejś tam śmierci, prawda, do tak, tego lekarza. Bo znalazła sobie winę, tak, bo fakt, że to jest tak, też tak, ważne, że ludzie, którzy przychodzą do lekarzy, nie mają ani wywiadu na temat alkoholu, ani na temat dragów, ani na temat żadnych uzależnień. A z drugiej strony, proszę zobaczyć, nie wiem, bo Kasiu, bo ty leczysz, jak wspaniale Ben gra człowieka, który wychodzi z nałogu, kiedy jest w grupie terapeutycznej i opowiada, właściwie jest tam gwiazdą, i opowiada, otwiera się, jest prawdomówny, nawet by powiedział, że jest ekshibicjonistą, taki może no żartem, płaszcze, oczywiście. I łapie flow z właściwie wszystkich terapeutów. Tu jest bardzo dużo aspektów fajnych w tym filmie, które można osobno poobgadywać. Dlatego o tym mówię, że możemy być zmyleni, prawda? No w ogóle jak on przyjeżdża i mówi, mama, już wszystko rozumiem, ja już jestem czysty, tyle dni, prawda? No to można powiedzieć tak, ona powinna powiedzieć, kochany, jak to powiesz mi po dwóch latach kompletnej trzeźwości, to wtedy ci uwierzę, dzisiaj to jest na razie jeszcze fajna, twój fajny marzenie. Początek, nie? Nie marzenie, bo już zaczął. Zaczął, to jest fajny początek. Tylko traktujmy to jako fajny początek. No, no poza tym w ogóle tam w tej rodzinie jest trudno, bo ten mąż właściwie ulega, prawda? A też wcale go nie chce tam na początku, że przecież on by go od razu odesłał. Tak, fakt, że też ze strachu, nie tylko z mądrości, ale ze strachu. Osobą, która się w ogóle o wszystkim dowiaduje tak naprawdę, a najbardziej pomaga, bo on przecież płaci za terapię, zestawił swój dom. Tak, czyli ogromny włożył, tak, żeby ratować tego chłopca, a jednocześnie ratować swój związek. Tam właśnie w trakcie rozmowy w restauracji jest, mówi, idź zajmij się z naszymi dziećmi, a ja się zajmę swoim synem. To jest potworne zdanie, które też ustawia, tak, ustawia te relacje. To pokazuje też pewien problem. Może Państwo, albo pokazuje ładnie ten problem. Może Państwo chcecie coś zapytać albo powiedzieć, żebyśmy my się nie zapisali. Proszę bardzo. Śmiało. Albo ktoś dorosły. No, proszę śmiało i głośno. Stań i głośno. Mam pytanie do pani, dlatego, bo pani jest psychologiem, prawda? Więc pani się trochę zna na tych różnych środkach odurzających. Marihuana odurzy. W sensie, a właśnie na tym się tak za bardzo nie znam. Nie. Jakie pytanie? Czy marihuana uzależnia? No z tym są kłopoty, bo ja bym była za marihuaną dostępną, natomiast mamy w tej chwili taką wielką dyskusję, na pewno się pan z tym zetknął, medyczna, a nie wiadomo jaka, bo obie są te same, tylko że ona bardzo pomaga w bardzo wielu sprawach, naprawdę pomaga, zdejmuje ból, przyspiesza pewne zdrowotne te, no i tak, jedni mówią, że uzależnia, drudzy mówią, że nie uzależnia. No ja nie, ja sobie tam parę razy przypaliłam, ale niedużo, bo ja w ogóle nie umiem palić, więc co? Więc ja nie lubię mieć zmienionego stanu świadomości. Wiecie, ale to trzeba powiedzieć, Kasiu, bo to jest dosyć istotne. Ja jednak jestem po drugiej stronie. Nigdy nie wiemy, ja nigdy nie paliłem papierosów i nigdy nie wziąłem macha. Dlaczego, proszę Państwa? Jestem synem alkoholika. Nie wiem. Tak.
czy nie jestem uzależniony i czy nie wzięcie jednego macha nie spowoduje, że będę uzależniony. My tego nie wiemy, Kasiu. No to trzeba powiedzieć. Nikt nie wie z góry w ogóle niczego. To jest pierwsza sprawa na temat życia. Ale mówimy o ekstremalnej sytuacji, dosyć ważnej. Słuchaj. Ludzie się uzależniają z naprawdę różnych powodów, chociaż przede wszystkim z tego powodu szybko coś wam narysuję w powietrzu. Tu jest taki stan zerowy, powiedzmy, taki średni, wiecie, psychiczny, taki sobie, nie? Ani zły, ani dobry, normalny. Pod spodem są te niefajności, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Na górze są te fajności. I teraz tak, normalne życie to się powinno tak toczyć, minus 1, plus 1, minus 2, plus 2. Takie, wiecie, dość łagodne, spokojne, dość pewne. Przewidywalne. Zdarzają się rzeczy, czy typu wygram w coś taki wysoki, ten albo ktoś się rozchoruje bliski, to będzie bardzo nisko. Ale teraz ludzie, którzy żyją cały czas poniżej minus 3, a tak bywa, kochani, niektórzy z was to wiedzą, i nie wolno nam się okłamywać, że tak nie bywa, są takie życia, że człowiek jest cały czas w strachu, cały czas w wstydzie, cały czas w przerażeniu i cały czas w obrzydzeniu. I jeżeli on z tego minus 5 złapie troszeczkę, parę kieliszków, sytuacji, która go podkręci i poczuje się, zobaczcie, przeskoczy do plus 1, plus 2. Zobaczcie, jaką. To jest 7. A kto jest z minus 1 do plus 1, do plus 2? I teraz ci, co są przeważni w minus 1, plus 1, to jest zdrowie, to jest taka norma, prawda? I jeśli będzie dwóch kumpli w szkole, powiedzmy, którzy się bardzo ze sobą zaprzyjaźnią, obaj będą sobie marudzili na rodziców, bo jeden ma mamę, która mędzi, a drugi ma mamę, która bije. Jest różnica. Mamę, która na przykład bije i bije. A jeszcze czasami się zdarza, że oboje są nieźle pokręceni. To teraz zobaczcie, co dla tego, który ma w miarę normalny dom, oni sobie mogą razem wypić albo poćpać, żeby poznać. Przecież dzieci chcą sprawdzić różne rzeczy, nie? Jak to jest, co ci dorośli poza tym tak chronią przed nami, nie? Czego oni tak przed nami, co oni tak chowają, sami biorą, a nam nie dają, nie? No i teraz jak zareaguje ten zdrowszy, a jak tamten? Tamten potem powie, ja będę tego szukał dalej. Widzicie, będzie szukał, ponieważ znalazł jak gdyby rozwiązanie. I to jest to nieszczęście. Jak gdyby rozwiązanie. On nie wie, nie ma przykładów, że sam może dojść do stanu plus dwa. Bo musiałby naprawdę pojechać, nie wiem, na przykład na miesiąc na obóz sportowy, gdzie się okaże, że jest lubiany, że jest fajnym facetem i poczuje, że albo pojechać z innymi ludźmi i ze swoją rodziną. No w ogóle, rozumiecie, zaznać dłuższego czasu dobrostanu, żeby poczuł, że może mieć inny stan. Jak tego nie zna, no to łapie tą używkę. Bo jednak, no powiedzmy, że używka jest najprostszą metodą. O to chodzi, ona jest najłatwiejsza. To jest całe nieszczęście. Owszem, bywa droga. No to jest minus, prawda? Ale w sensie dostępności takiej, że znajdują się ci, co sprzedają. No taki nasz kapital jest cudowny. Ja mówię to w prosty przykład. Prosty przykład. Ty się, Kasia, zajmujesz terapeutyzacją. Ja mam 1000 chłopaków w swojej szkole i mówię o pornografii. Pornografia jest najprostszą z nabadania, ile osób w ogóle młodych, w jakim wieku zaczyna inicjację seksualną itd., itd. Ale pornografia w najprostszy sposób, to jest bardzo podobne do tego, co mówimy o uzależnieniu, jest najprostsza. Dużo prostsza niż Najprostsze, żeby się natychmiast za darmo podniecić, prawda? Niż porozmawiać z dziewczyną, którą trzeba budować relacje, czy odwrotnie, dlaczego mówię o rozmowie z chłopakami. I rzeczywiście oni tam przecież nie będą mi przytakiwać i nie będą spotykać się, żeby mi przytakiwali, ale wszyscy milczeli nad podziw. Więc coś takiego jest, że my wybieramy najprostsze, najłatwiejsze, często prymitywne środki. No dlatego tak robimy. Fakt, że ludzie w ogóle wolą, każdy woli, żeby było łatwiej. Nie chce się napracować. Ale jednocześnie nie tylko dlatego. Dlatego, że nasza cywilizacja poszła w durną stronę, że nam się, kurde, wiecie, wymyślili nam komórki, ja się zaczynam pytać, a kiedy one będą miały fontanny jeszcze w sobie, albo będą żniwa robić, wiecie, te komórki, bo już wszystko robią. Zamiast uczyć człowieka tego, co sam, my jesteśmy cudownie wyposażeni i chcę wam powiedzieć, że ja głęboko wiem, bo nie tylko wierzę, że moglibyśmy się porozumiewać telepatycznie. Gdybyśmy postawili na nasze moce
umysłowe, jakie mamy. Moglibyśmy się porozumieć telepatycznie i żadne komórki by nam nie były potrzebne. Tylko poszliśmy w ogóle jakby w inną stronę, żeby nam było łatwiej. Ale to za to, że nam jest łatwiej, strasznie za to płacimy. Nie tylko pieniędzmi. Bo ci, co to wymyślają, to nas łapią ciągle w nowości, które mają rzekomo nam dać więcej czasu, więcej luzu, więcej wolności. Co nam dają? Więcej zniewolenia. Albo substytuty. Dokładnie, no czyli nie to, co mamy z tego mieć. Nie radość, nie bliskość. Ktoś z Państwa? Proszę bardzo. Dziękuję, chciałam spytać, mam trochę nietypowe pytanie. Czy warstwy społeczne mają wpływ pojawienie się uzależnienia? Nie usłyszałam słowa. Dokładnie pornografii, czy filmu, czy alkoholu, obojętnie jakiego. Czy jeżeli człowiek jest biedniejszy, tym prędzej popadnie w uzależnienie, czy jeżeli jest bogatszy, tym po prostu ma wszystko dookoła siebie, więc może sobie pozwolić na to uzależnienie. Proszę Pani, świat był bardzo prosty, gdyby to zależało od biedy i pieniędzy. Nie ma takiego rozróżnienia. Wśród bogatych bardzo ludzi, a szczególnie wśród dzieci bardzo bogatych ludzi, jest nieprawdopodobna ilość uzależnień. Samo bogactwo, ono by się do czegoś przydało, gdybyśmy je umieli dobrze go używać do fajnych, takich, że tak powiem, twórczych rzeczy w życiu. Bieda raczej, to ja bym powiedziała, bieda emocjonalna i bogactwo emocjonalne. To są te wartości, że przy biedzie emocjonalnej jesteśmy bardzo łatwym polem na używki, a przy bogactwie nie. Powiem Pani, ale Państwu przykład. Znam szalenie bogatych ludzi, którzy potrafią rozdać mnóstwo pieniędzy, w ogóle nie oczekując niczego, ani nazwy, ani nazwiska. Ostatnio tłumaczyłem, z czym się różni charytatywność od barteru, życzliwości, Boże Narodzenie mniej więcej. Mniej więcej dajemy sobie prezenty w zamian, czyli urządzamy barter. Zapomnieliśmy, co to jest dawanie, ale wracam do biedy czy nie biedy. Teraz kupowaliśmy chłopcu rower, który się nie... Bardzo biednemu, marzył o rowerze. Kupiliśmy rower, nikomu nie dał się przejechać. Wcale nie biedny nie znaczy, że będzie hojny. Może za jakiś czas. Opowiadam, że my się poruszamy stereotypami. Że tylko bogatych dotyczy problem uzależnienia, że oni są bardziej uzależnieni albo bardziej coś tam, a biedni są coś tam bardziej. Jest bardzo, bardzo dużo czynników. To są teorie wieloczynnikowe, dlatego to jest trudne. Człowiek jest bardzo skomplikowaną materią, bardzo ciekawą, fascynującą. No tyle tylko, że właśnie dlatego też tak trudno, też trudno pomagać, trudno leczyć, trudno być rodzicem i trudno być dzieckiem, prawda? Dzieckiem też bardzo trudno. Dorośli się nie przyznają wobec was, że mają takie same problemy. Nawet się przyznają, tylko dzieci nie chcą tego. Ja sobie zdałam sprawę, jak dorosłam się tak. Jak byłam smarkata, to myślę tak, mama mnie nie chce kupić, bo przecież ma. Mogłaby mi kupić, nie? Albo jakby chciała, to by mnie wypuściła, nie? Albo gdzieś by mnie tam zabrała. I potem dopiero jak sama dorosłam, myślę sobie tak. Ona naprawdę musiała się zastanawiać, na co wydać pieniądze. Ona naprawdę musiała się zastanawiać. I co decydować, że tam nie tu, tutaj tak. A dzieciom się dlatego wydaje, że rodzice dysponują, że mogliby dać wszystko. Wszystkiego dać nie mogą, ale naprawdę jest ważne, żeby dali uwagę. Taką, która polega na tym, że na przykład jak się ma, ktoś z Państwa może ma dwoje albo troje dzieci z tych starszych Państwa, tutaj coś jedzą. Nie wy chłopaki, ale wystarczy mieć dwoje dzieci, żeby zobaczyć, jakie one są inne. Ale macie rodzeństwo, prawda? Macie rodzeństwo, młodsze, starsze. Kurde, kompletnie inne osoby, kompletnie. Więc to w ogóle zobaczyć tego Adasia, który jest na przykład cichutki, skryty, sprytny w środku, nie coś sobie wymyśla, coś sobie tworzy, wcale nie chce, żeby mu to... I takiego Henka, który na przykład frunie na piłkę, prawda, do ludzi i będzie zawsze popularny wśród ludzi. Dwaj bracia, kompletnie co innego. Każdy z nich będzie miał inne powody. Proszę. Prosimy. Zajmuje się tylko tym jednym chłopakiem. Słyszycie? Za to dorastająca, która jest następną kandydatką, żeby zostać narkomanką, bo dostałaby wtedy wiele uwagi, co będzie.
dostała od nas. A wszystko rzeczywiście zabiegają. I dostała kompletne posunięcie swojego wkładu. Ale ona jest mądrzejsza. Za to. To jest w ogóle los dziewczynek z kolei. Oczywiście. Bardzo ważna rzecz pani mówi. Tam są, a te małe dzieci, to no tata się nimi zajmuje, ale oczywiście ten, który najwięcej narozrabia, najwięcej dostaje uwagi, to jest dobry sposób. No to ja też będę. Zresztą, słuchajcie, jeżeli na przykład, to jest taki mechanizm, jeżeli dziecko nie dostaje uwagi, jak jest grzeszne, no to coś zepsuje. Jak zepsuje, natychmiast się nim zaczynają zajmować. Lepiej, żeby się mną zajmowali negatywnie niż wcale. No tak jest. Bezstresowy, Misiaszku, co pan ma na myśli? Nie ma czegoś takiego. A jeżeli ktoś kiedyś gdzieś wmawiał komukolwiek, że można bezstresowo, to jest pic na wodę fonta, wiecie, bo bajka. Nie można bezstresowo. Dzieci mają dostać uwagę, ciepło i serdeczność i granice. I wiedzieć odkąd, dokąd. Te granice mogą się oczywiście poszerzać, im się jest starszym, to jest wiadomo. Tak samo jak na przykład kieszonkowe, prawda? Jak się jest bachorkiem małym, to się dostaje 5 zł. Bo się na lody i na coś tam. Ale jak się jest starszym, to już 20, potem 50, potem 150. I tak ma być, prawda, też z prawami i z tymi granicami. Z tym, że słuchajcie, jeżeli rodzice sami byli źle traktowani, mówię w skrócie oczywiście, to jak oni mają sobie pokazać to, odrobić? O, porzucają nas jednak. No trudno. Nudno wam, czy nie chcecie o tym myśleć? Na obiad idziecie, fajnie, smacznego. I to taka silna grupa. Nie zaczepię, bo jak ugryzie, to potem będę... Chyba właśnie ten pan od bezstresowego wyszedł, ale dokończę. Dobra, okej. Zostali wytłumaczeni. Nie wiem, dlaczego nie powiedzieli głośno, ale to... Bezstresowo się nie da, bo stres jest częścią życia i musi być, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że cały czas leżymy w hamaku. No kogo by to nie znudziło, no. Oszaleć przecież by było można, nie? I bujamy się. A ile osób... Czy możemy w jakichś procentach powiedzieć, bo ja słyszałem o badaniach takich przerażających, że bardzo dużo osób zgłasza się do leczenia, możemy powiedzieć o alkoholizmie. Nie znam się na procentach. Niewielu w ogóle nie, ale no, masz doświadczenie, ilu wychodzi, jeśli... Nie powiem, bo to trzeba robić bardzo, bardzo, bardzo bogate badania są beznadziejne. Tak zwane pionowe, których nie ma kto robić, bo nie ma na to pieniędzy. W ogóle nie ma pieniędzy na rozwój, nie ma pieniędzy na psychę, nie ma pieniędzy na dzieci, nie ma pieniędzy na starych, a są pieniądze tylko tam, gdzie przynoszą pieniądze. No taka jest cywilizacja właśnie. Dlatego mamy do dupy. Mówiłeś, że bycie terapeutką jest piękne i jednocześnie przejmujące, no bardzo, bo wraca do ciebie osoba raz kolejny. Jak pracowałam z alkoholikami, dlatego to zostawiłam, 20 lat pracowałam, to na przykład tak kogoś tak, ja w ogóle ich bardzo lubiłam, bardzo się ucieszyłam, tam zaczęłam pracować, bo poczułam, że to ma sens, prawda, to do czegoś jest. No i wielu wyszło, ale na przykład taki człowiek, inteligentny, przystojny, ma fajną żonę, dzieci i pracę, nie będzie pił. Kurde, wychodzi za próg, chla. To jest, świat trzeba przede wszystkim nauczyć. Wiesz, że nie można wyrokować, że się nie jest Bogiem, że nikt nie wie, kto sobie da radę, kto sobie nie da rady, co go będzie podtrzymywało, co nie. No potem się okazywało, że taki, wiecie, już tam, nie wiem, bez dębów, taki, co to sikał pod płotem, potem 20 lat w federacji tej alkoholowej pomaga innym, rewelacja. Ponieważ on poczuł, że albo przeżyje, albo nie. Jest gdzieś to pojęcie, pewnieście go tam słyszeli, żeby tam dno dociągnąć. Bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie nie musieli dosięgać dna, prawda, żeby decydować o życiu. Tylko żeby wcześniej już walczyli, że tak powiem, no może dbali o swoje życie. Ale rzeczywiście czasem tak jest, że jak człowiek jest w tym nałogu, czy tam w uzależnieniu, bo to kiedyś się nałogiem nazywało, no to dopóki to jeszcze jakoś wytrzymuje, no to jeszcze ciągle chce tej używki. Dopiero po jakimś czasie, jak zaczyna naprawdę docierać, ile mu to zabiera i że za chwilę go nie będzie, no to niektórzy się opamiętują. A niektórzy na szczęście wcześniej, no.
niektórzy wcześniej. Mówię alkohol, bo właściwie... Ale procent nie umiem powiedzieć. Jest szara, jest to absolutnie szara liczba w Polsce. Lekarze piszą, zmarł na wątrobę, nie piszą alkoholizm. Polineuropatia, nie piszą alkoholizm. Zadźpał się, nie piszą, tylko mu tam coś wysiadło, prawda? I to jest wszystko zakłamane bardzo. Drugim filmem, który mówi o uzależnieniu, bardzo ciekawy jest Zabawa, Zabawa. Nie wiem, czy widziałam to, tak. Ale bardzo mnie zaciekawił ten moment przyzwolenia jakby społecznego, takiej akceptacji, nawet podawania, żeby mieć trochę spokoju, no trochę jak, fanu, no żeby zobaczyć, jak pani prokurator albo jak lekarz się zachowują. Jak my pijemy, to lepiej, żeby oni też pili niż tak. Nie pili, bo nas zobaczą nie pijących i będziemy śmieszni, a to coś będą o nas wiedzieć. Kto ma pytanie? Proszę bardzo. Jeszcze pan. Dziękuję. Jak należałoby zmienić całkowicie cały system polityczny i w ogóle w Polsce i społeczny, bo możemy mówić dużo o tym otwarcie, żeby nie było takiego tabu, że na przykład ja jestem uzależniony, ale jak należałoby zmienić system taki w państwie, bo jednak tutaj państwo mówi o tym, że jednak no, te refundacje jakoś tu mało się pojawiają i czy całkowicie to jest mrzonka, ponieważ musiałoby na przykład zamknąć cały rynek na przykład alkoholi. No, nikt nie zamknie tego tylko alkoholi, nikt nie zamknie, zresztą to trochę takie by było, to faszyzm no, byłby z kolei jakiś, nie? Sytuacja jest trudna, ponieważ całkowicie się niczego nie da zmienić i nikt nie jest władny w ten sposób działać. Myślę, że no, najważniejsze byłoby, żebyśmy my wybierali takich ludzi, którzy będą decydowali, żeby oni decydowali o dobrych celach wydawania pieniędzy. Że to jest i ten kierunek, który leży w naszych rękach, prawda? Że wyborcy mają nie chcieć mieć z głowy i mieć tak zwany święty spokój, tylko no, jakby wybierać również, żeby działać komunalnie, jak to się mówi, prawda? Czyli w tych regionach, ośrodkach, w których żyjemy, mieszkamy i które są nam bliskie. I także właśnie w rodzinach. I w ogóle, wiecie, no nikt nikogo nie może zmusić do tego, żeby był zaciekawiony aspektami psychologicznymi własnego życia. A jednocześnie od nich zależy w ogóle barwa życia. Zobaczcie, ludzie się tak biją się o forsę, o pozycję, o popularność, no o różne takie prestiżowe rzeczy, bo inni je cenią, zazdroszczą. Natomiast jeżeli mamy to wszystko, a czujemy się kiepsko, no to co nam z tego? Zobaczcie, co z tego? Jedyna pociecha to, że nam zazdroszczą na przykład pieniędzy albo pozycji. Po czym wielkie, wspaniałe osoby, które mają sławę, często władzę, umierają, zabijają się, zapijają się, zaćpywają się. To nic nie daje. No ale jak mamy, co mamy zrobić? No jakby to powiedzieć, im więcej ludzi będzie wiedziało, na czym polega, jak to powiedzieć, dobrostan człowieka wewnętrzny, no tym lepiej, ale też jeszcze trzeba chcieć to wiedzieć i do tego trochę, prawda, czegoś sobie odmówić, a coś sobie nałożyć. Pewien wysiłek jest potrzebny. Powiem tu o bardzo ważnej rzeczy, związanej właśnie i z piciem, i z dragami, że jeżeli taki biedny chłopak czy dziewczyna, którzy się kiepsko czują, złapią się właśnie tej używki i już ją trzymają i będą się nią podpierać i nie sięgną po coś, co nas naprawdę, słuchajcie, raduje i co nas naprawdę karmi i rozwija. Coś, co robimy sami, własną rączką, własną nóżką, własną buźką, własnym wysiłkiem, czyli jazda na rowerze, marsz, bieganie, tańczenie, gadanie prawdziwe, zwierzanie się, prawda, przyjaźń, koleżeństwo, zabawa, tworzenie czegoś, pisanie, układanie, malowanie, nie wiem, no takie rzeczy, rozumiecie, heklowanie, wiecie co jest heklowanie, pamiętacie takie słowo? Robienie na drutach, mówię to, czytam na szydełku. Robienie rzeczy, modele tych, prawda, zabawy, gry, no niby tego jest sporo, ale to się coraz bardziej robi w internecie,
klikaniem, a nie rączką własną. Coraz bardziej rozmawiamy tymi SMS-ami, a nie buźką własną. No i pornografia, tak jak słusznie, to strasznie ważny temat powiedziałeś, no można się, że tak powiem, podkręcić i wszystko załatwić w 10 minut, bez żadnego, tak, bez żadnego aktu, że tak powiem, poznawania kogokolwiek i tak, i dochodzenia na przykład do pierwszego dotyku z kimś. Ludzie, niby łatwiej, niby szybciej, niby fajniej, w gruncie rzeczy żadna satysfakcja. I dlatego ludzie wybierają w sposób bardzo automatyczny, nie zastanawiając się, a nie zastanawiają się dlatego, bo nikt jakby bliski, ważny, fajny i nie mówi, chodź, koteczku, poczekaj chwilę, poczekaj, tu zrobimy to. Musimy to z kimś mieć zrobić. Jak mamy fajnego kumpla i mówi, ty zostaw kurde to, już żeśmy się wczoraj nachlali, dzisiaj sobie pójdziemy w góry, nie? I on jest fajny ten kumpel i my go cenimy, szanujemy, idziemy w góry, o Jezu, no to jest, zmęczymy się, upieprzymy się, staniemy na szczycie, patrzymy w dół, bosko, nie, powietrze piękne i widoki, jeszcze my, meny dwa, zdobyliśmy szczyt. Rozumiem, pamiętam różnicę, nie? Wczoraj się nachlali, no wystarczy. Ja znowu powiem z perspektywy nauczyciela. Koniec roku szkolnego, ja byłam co drugi rok na koniec roku w Portugalii. W Portugalii jest wielka fiesta. Spotyka się całe miasteczka, całe osiedla i mają fiestę z powodu nie wiadomo czego, zakończenia roku, tam w ogóle nie przyjmuje się ocenami i tak dalej. Żyją. Oni ze sobą rozmawiają. To jest jeden z nielicznych krajów, w których nie widzę w ogóle komórek. To nie są najbiedniejsi. Natomiast jak mówię do moich uczniów, kończą, nie dość, że się spóźniają, nie dość, że biorą to świadectwo i mówię, gdzie wy lecicie? Gdzie wy biegniecie? Dokąd? Nad rzekę, nad Wisłę. I co? I nic, siedzimy. I nic z tego... Wiesz, dlaczego? Ja nawiązuję trochę do tego, że trochę brakuje nam przyjaciół, trochę brakuje nam takiego chęci sięgania w górę, że jednak łatwiej nam jest... Ale Kotek, jaki mamy program szkolny? No, jest może tu ktoś z kuratorem siedzi, nie przypuszczam, bo bym chętnie porozmawiała. Słuchajcie, no nie, teraz takiego słowa brzydkiego chciałam użyć, ale nie użyję. Na cholerę nam wiedza o mchach i porostach, kochani. Ja bardzo lubiłam zwierzątka i roślinki, ale jak chcę iść na biologię, to sobie pójdę. W szkole nie potrzebuje się uczyć o tym, ile rozwielinka ma tych tam różnych, wiecie. Potrzebuje się dowiedzieć, jak żyć. Tylko, że musi mnie uczyć ktoś, kto to umie. A gdzie on się ma nauczyć? Na uniwersytecie nie uczą. Na pedagogice myślicie, że uczą? Na psychologii kurde też nie uczą. Trzeba samemu zapłacić pieniądze za różnych ludzi, którzy przyjeżdżają ze świata, bo tam jednak trochę lepiej to idzie i się od nich uczyć. Zainwestować w siebie, żeby zacząć się swobodnie czuć z ludźmi, którym pomagamy, na przykład których uczymy. Czyli znowu bazujemy zaczynamy na szukaniu... To są pani pytania, jak całkowicie zmienić system. Strasznie bym lubiła zmienić całkowicie system, tylko jak ja bym powiedziała, że na mój, pani powiedziała, że na pani, pan by powiedział, że pójdę dopiero, by się zaczęła. W każdym razie szukanie przyjaciół i posiadanie przyjaciół jest nieprawdopodobnie istotne. Szukanie mistrzów też. O. Prawda? Chłopaki bardzo często mówią tak. Uratował mnie pan od WF, uratował mnie kapitan od obozu żeglarskiego, trener piłki nożnej, bo jeżeli taki facet jest, wiecie, sprawiedliwy, o tam jest łapka w górę, słuchamy. Proszę bardzo. Ja mam, to znaczy właściwie nie pytanie, ale stwierdzenie. Uwagę. Stwierdzenie a propos czego pan powiedział o tam swoich uczniach, którzy idą nad Wisłę. Jak pan myśli, co oni tam mogą robić? Nie, to odpowiedź była taka, nawet nie interesowałem się, tylko oni, wiesz, powiedzieli mi, no i nic, i siedzimy, dobiegliśmy i koniec. A pan chce powiedzieć, co oni tam robią? A jak to jest przedział wiekowy? Starsi niż wy, 16-17 lat. A, to nie mam pytań. Nie, ale oni tak samo tam siedli, wypili pewnie piwo i tak dalej. Tylko, że ja mu nie bez kozery powiedziałem o Portugalii, w której oni się spotkali, cieszyli się. A oni nagle wybiegli w trzech czy w czterech, w czwórkę, tak jak cały rok spędzili i nic z tego nie wynikło. To znaczy, że jednak życie polega na pewnym progresie. Na jednym szukaniu wyzwań, żeby nie powtarzać bez przerwy tych samych ale rzeczy. Ale też polega na posiadaniu dobrego backgroundu, czyli bazy. No tak. Portugalia ma, Włochy mają, są miasteczka, prawda, co mnie na przykład zachwyca.
miasto, w którym są cztery dzielnice i co roku, każda, cały rok się dzielnica przygotowuje, robią sobie stroje, jedna są orły, jedna są żółwie, jedna są jakieś tam jaszczury, a inna ptaki i robią sobie zawody. Całe miasto Kasiu, żyje tym, ale oni chce, to robią od XV wieku. Tak, ale nikt nie chce powiedzieć, że my też jesteśmy Polacy straszliwie nudni. Jacy? My jesteśmy nudni. Ja nie. Nie, Kasiu. No, ale to cieszę się, że tak mówicie państwo. Kto nie jest nudny? Łapki do góry. No to są myszki za mało. Reszta jest nudna. No za mało, reszta się przyznaje, że jest nudna. Znudzona. Jest pytanie, proszę bardzo. Ktoś jeszcze tutaj? O pani, proszę bardzo. Dlaczego w szkołach na przykład się nie mówi o uzależnieniu od leków, od suplementów, o tabletkach? Bo to jest poważny problem, nie tylko w Polsce, ale też... A dlaczego się nie mówi o seksie? To już o tym się raczej wspomina, bardziej niż o uzależnieniu od tabletek. Wspomina właśnie. Mam to samo pytanie co pani. Dlaczego się tego nie robi? Te same pytania. Dokładnie tak? Pan tam, pan czy pan? Pani. Pan jest nauczycielem. Dobrze. Bądźmy cichutko, to będzie panią słychać. Ja bym chciała wam powiedzieć i wy byście chcieli tego wysłuchać, bo myślę, że mogą żyć liczbę nogi i mi się boimy waszych rodziców. To znaczy, czasem się zdarza tak, że w 30-osobowej grupie jest 28 mądrych rodziców, którzy nie potrafią z wami rozmawiać, i powiedzą, okej, niech ta pani to zrobi, może jest trochę mądrzejsza, może ma trochę inną relację. Ale znajdzie się takich dwóch, którzy rodziców. A ja sobie nie życzę. Ponieważ my też mamy swój dom, mamy swoje rodziny, praca nie jest naszym centrum, to czasem dla świętego spokoju i bezpieczeństwa własnej rodziny po prostu odpuszczamy pewne rzeczy. Ale to nie znaczy, że my się czujemy z tym dobrze. A ja znowu rodzi się w jakiś to w ogóle jest taki temat, który mnie interesuje, rodzi się konformizm u nas dorosłych. No też taka jest prawda, że nauczyciele też są wrażliwi, nie chcą słuchać uwag nieustannych, mimo że mają dobre intencje, prawda? Ja państwu powiem, że teraz był taki problem u mnie w szkole, czy ma grupa iść na Bohemian Rhapsody. I mówię do wychowawczyni, nie puszczą cię, nie puścicie dyrekcję, bowiem tam jest temat homoseksualizmu. Co zabawne, że puścili na gwiazdy, na narodziny gwiazdy, gdzie jest to mocniejsze według mnie. Ale jaka jest puenta, jak jest zabawnie? Uczniowie siedzą naprzeciwko i mówią, panie Arturze, jedyny film, na który powinniśmy iść, to jest jakaś animacja. I ktoś mówi, może auta, mówi Antek. Ale Krzysiek krzyczy, nie, tamto dopiero jest pedałów. Więc on jakby... Uciekamy trochę w żarty, trochę w nas się rodzi. To jest żenujące. Tak, oczywiście ja trochę staję po pani stronie, ale ja pani powiem, co ja robię. Ja niestety ryzykuję zawodem. Trudno, najwyżej mnie wyrzucą i będę bohaterem, ale trudno, żeby przerabiając jakiś temat, który jest dla mnie istotny, a on jest tak samo przerażający, jak mówię o prezentach, kiedy mówię, nie umiecie dawać prezentów i dorośli was nie nauczyli prezentów. To jest równie ważna rzecz, jak mówienie o czystości seksualnej, czy braku czystości, tak samo praniu skarpetek po sobie i bielizny. Też może mi ktoś wezwać na rozmowę, aż po narkotyki. To jednak jest zawód, który jest też ryzykowny. No byłoby cudnie, gdyby go wybierać zgodnie z powołaniem. Ale jest prawdą, że rzeczywiście my się nauczyciele też boimy i wybieramy prostsze. Boją się wszyscy ludzie, tylko że mamy robić to, czego... powiem cudną, uwielbioną przeze mnie modlitwę o pogodę ducha, może ją znacie, jak nie, to się jej nauczcie. Boże, użycz mi pogody ducha, abym znosiła to, czego zmienić nie mogę. Użycz mi odwagi, abym zmieniała to, co zmienić mogę. I mądrości, abym odróżniała pierwszą od drugiego. Odwaga to jest nie wtedy, jak się nie boję. Odwaga jest wtedy, jak się boję. Jak się nie boję, to żadna odwaga. To po prostu robię, prawda? Zwyczajnie bez żadnego, coś fajnie oczywiście się nie bać. Ale przekraczać swój lęk, człowiek inaczej patrzy sobie w lustro. Jasne, że każdy z nas, zgadzam się z panią, ma swoje życie i nie chce na przykład narażać życia. Ale narażać na konflikt, to ja już przepraszam, uważam, trzeba się.
Wręcz trzeba się narażać na konflikt, bo bez konfliktów nie istniejemy. Nie ma nas. Jesteśmy znakiem na liście obecności. Bez konfliktów. Człowiek ma wobec siebie obowiązek szanować własne poglądy, również mieć je. Mieć je. No i jeśli idzie do jakiegoś zawodu, no to warto go, jakby to powiedzieć, wiedzieć, po co on jest, prawda? Jakkolwiek my nauczyciele jesteśmy nad wrażliwcami. Ja pamiętam cudnych nauczycieli, którym zawdzięczam strasznie dużo i takich, do których nikt nie szanował. I to było aż wstydno. Ostatnie pytanie. Ktoś jeszcze? A ten sam nasz młody człowiek. Proszę bardzo. Wielki finał, grande finale. Dobra. Mr. Gabe. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, trochę odejdę od tematu uzależnień, chociaż to też właściwie jest uzależnienie, tak. To jest uzależnienie. Chciałem zwrócić uwagę na hazard. Ostatnio w szkole mieliśmy zajęcia o hazardzie ze służbą celną i z panem z Urzędu Skarbowego. Teraz to wszystko zostało złączone w jedną instytucję. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że kiedy przestrzegali nas przed hazardem, to nie dlatego, jakie to niesie skutki, że stracimy pieniądze, że możemy narazić zdrowie, tylko zwracali raczej uwagę na to, że to po prostu jest nielegalne i zwracali uwagę na to, że przez to cierpi system, po prostu cierpi przez to państwo. Widocznie uczył was człowiek, który się czuje z częścią systemu. No i właśnie chodzi mi o to, że może gdyby nie taka postawa państwa, to może udałoby się rzeczywiście coś zmienić, a jeżeli oni po prostu zwracają uwagę na korzyść i na to, że po prostu im przychodzą miliony koło nosa, no to moim zdaniem to jest właśnie niepoprawne. No, ma pan rację, oczywiście. Oczywiście. I nie wybierajmy takich, tylko trzeba się wtedy temu przyglądać. Chciałem powiedzieć, że według mnie państwo polskie powinno zostać zbudowane całkowicie od nowa i powinien zostać zbudujecie. Zbudujmy. Bardzo i to jest przyjemne bycie nauczycielem też. Ja pracuję w kilku miejscach, także tutaj w Kini, bardzo często, bo nie dlatego, żeby kupić życzliwość moich uczniów, tylko rzeczywiście mnie bardzo ciekawi wasz świat idei, który potem się zamienia w świat hipokryzji, w mój świat. Ale on jest bardzo ciekawy, wasz świat jest bardzo ciekawy, bardzo inspirujący. I chciałbym wam towarzyszyć, a jednocześnie nauczyć się wielu rzeczy od was, bo to spostrzeżenie jest spostrzeżeniem w gruncie rzeczy bardzo dojrzałym, podstawowym i ważnym. Niech to będzie dobra praca. A poza tym gratuluję panu i odwagi, i ciekawości, i chęci istnienia. Życzmy sobie, proszę państwa, przyjaciół, dobrych, sprawdzonych, niewielu, ale wspaniałych. Życzmy sobie chęci pracy nad sobą. Mój profesor zawsze mówił, bądź wymagający wobec siebie, a liberalny wobec świata. Wymagający wobec siebie z akceptacją siebie. Pokochaniem siebie. Jest bardzo trudna robota. Pokochajmy siebie, kochajmy innych. Love and rock and roll. Bądźcie dzielni. Dobrego dnia wam życzę i poproszę o klaski Kasia Miller. Pani Katarzyna była naszą gościem. Dziękuję paniom, niezależnie od tego, co ma się z tej rozmowy. Kasia, odwróćcie się, dziękuję paniom, które tłumaczą. A po Julia Roberts i ja, słuchajcie, to jest wspaniałe. Tu zobacz, panie są, które tłumaczyły też nasze, ale jakie wypieki. Jakby same panie opowiadały to. Bardzo, bardzo dziękuję. Bądźcie szczęśliwi, tego sobie życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na szlaku, słuchajcie, takim zdrowym. Dobra, no. Nie, 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 n
Nie ma. Niewiarygodne. Grupa już jest jednym tworem, rozumiesz? Rozjeżdżamy się, a... No tak, no tak po prostu jest Agnieszka, którzy mają to samo. Skończona z ta, że występ, film, że jest to samo. Tak. Dzień dobry. Kultury. Który? Jest ekskluzywny, kochana. No, to 65 lat. Teraz to się słuchało? Tak. Chociaż kochani ci cała pani zlepa na mnie? Tak. Że? Na przykład, jak tak powiem. Uwielbiam. Tak, zamiast to się powiedzieć. Że oni nie wyjdą, bo to po prostu spróbują. Namawiamy. Nie, no była rozmowaka, bo ja z kolei powiedziałem, żeby nie była. Nie, to jest niestety... To jest ten typ myślenia. I pani co tak, zrobiłam kiedyś program w telewizji z lesbijkami, pierwszy, który się pokazał w Polsce telewizji. I z niego to widzi namawiasz, to lesbijska, wie kochana. Ja jako pan Bóg, no, w sensie. Wystarczy, że powiem coś i już zrobią. Ale to właśnie są te osoby, to są betony. Ale bo ja nie wiedziałem, że mogą być takie, to a szkoda, że się nie odezwała. No szkoda, bo to jest. Bo bardzo rozmawiała z tą drugą. Proszę pani, to jest właśnie to nie jest ale tak. Przejrzałam SMS-y, ale nie było tego.